Oficer dyżurny głogowskiej policji otrzymał informację o mężczyźnie, który w jednym z supermarketów ukradł 3 aparaty cyfrowe. Łączna wartość sprzętu skradzionego to prawie 1500 zł. Mężczyzna miał być obezwładniony przez pracownika ochrony, który próbował go zatrzymać z tym mieniem. Jednak nie udało mu się, to mężczyzna porzucił skradzione mienie i uciekł. Złodziej próbował ukryć się na terenie pobliskich domków jednorodzinnych, a nawet desperacko szukał pomocy. Bez odzieży wierzchniej, z której wyrwał się w momencie, kiedy pracownik ochrony go przytrzymywał. Mężczyzna, wbiegając na teren domków jednorodzinnych, prosił o pomoc, stwierdzając okolicznym mieszkańcom, że został sam napadnięty, okradziony. Tam od jednego z mieszkańców otrzymał bluzę, w którą się ubrał i próbował dalej uciekać, wcześniej prosząc jeszcze o pomoc, aby ten mężczyzna podwiózł go samochodem w rejon jego miejsca zamieszkania. W końcu mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Okazało się, że jest to 29-letni głogowianin, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za kradzieże i inne przestępstwa. Podczas zatrzymania stawiał opór i był agresywny. Trafił do policyjnego aresztu, grozi mu do 15 lat więzienia.